Cześć, dzisiaj opowiem Wam o organelach z podwójną błoną. Są to takie jak mitochondria oraz plastydy, też jądro, ale o jądrze już mówiłem w poprzednich tematach, dlatego też teraz je pominę i skupię się tylko na tych dwóch zagadnieniach. Te organela są bardzo specyficzne oraz bardzo ważne dla życia na Ziemi. Mitochondria występują w każdej komórce eukariotycznej i są odpowiedzialne za oddychanie wewnątrzkomórkowe, oddychanie tlenowe czyli zamiana energii zawartej w np. cukrach na energię w postaci ATP i to jest taki przenośnik energii, który jest potrzebny do zachodzenia wielu reakcji w komórce. Jeśli chodzi o budowę takiego mitochondrium, to składa się on właśnie z tej podwójnej błony. Zewnętrzna jest bardziej przepuszczalna niż ta wewnętrzna i to jest bardzo ważne dla zachodzenia fosforylacji oksydacyjnej, czyli takiego etapu tego oddychania komórkowego, który zachodzi właśnie na tej wewnętrznej błonie. To, że jest ona mniej przepuszczalna, pozwala na wytworzenie gradientu stężeń H+, czyli jonów wodorowych. Ten gradient jest wykorzystywany do wytworzenia ATP. Takie mitochondrium jeszcze zawiera dodatkowo własne DNA oraz własne rybosomy w matrix, czyli tzw. macierzy mitochondrialnej, która to macierz zawiera enzymy potrzebne do cyklu Krepsa oraz beta-oksydacji kwasów tłuszczowych. Mitochondria jako organella poruszają się w obrębie Komórki. Jedynie w komórkach mięśni są one nieruchome. I dalej mamy plastydy, które występują u roślin oraz niektórych protistów. Mamy trzy rodzaje: chromoplasty, chloroplasty oraz leukoplasty. Wszystkie one powstają z tak zwanych proplastydów, czyli form prekursorowych. Mogą one wzajemnie przechodzić z jednej formy w drugą. Na przykład leukoplasty mogą przechodzić w chloroplasty, a chloroplasty w chromoplasty, no i odwrotnie. Zachodzi takie coś na przykład podczas jesieni, kiedy drzewa zrzucają liście, i ten zielony chlorofil, który znajduje się w chloroplastach rozpada się, a pojawiają się inne barwniki, i taki chloroplast przekształca się w chromoplast. Te barwniki, które znajdują się w chromoplastach, to są barwniki na przykład karotenoidowe, i mają one barwy takie jak czerwone, żółte, pomarańczowe, czyli właśnie dochodzi do tej zmiany koloru z zielonego na właśnie te, które przed chwilą wymieniłem. Natomiast leukoplasty są to plastydy bezbarwne. Nie zawierają one barwników. Magazynują za to substancje odżywcze, na przykład skrobie. No jeśli chodzi o budowę takiego chloroplastu, no to jest właśnie znowu ta podwójna błona. Zewnętrzna błona jest bardziej przepuszczalna niż ta wewnętrzna. Sam chloroplast wypełnia stroma. Jak w mitochondriach było Matrix, tutaj mamy strome. Jest własne DNA, są własne rybosomy. Ziarna skrobi, enzymy. Potrzebne do fotosyntezy oraz krople lipidów. Występują też tylakoidy gran, czyli pęcherzyki występujące jeden na drugim oraz tylakoidy stromy, które łączą poszczególne tylakoidy gran. Co jest specyficznego w tych mitochondriach i plastydach, no to jest właśnie posiadanie tego własnego DNA oraz własnych rybosomów, i wynikającej z tego takiej półautonomiczności, czyli mogą one synt syntezować własne białka, niezależnie od jądra, które znajduje się w całej komórce. Dlaczego tak jest? Tłaczy to teoria endosymbiozy, która tłumaczy, że te organella pochodzą od komórek prokariotycznych, które zostały wchłonięte przez jakiś organizm kiedyś, ale nie zostały one strawione, tylko powstał taki rodzaj symbiozy pomiędzy tą komórką gospodarza a komórką wchłoniętą prokariota. I argumenty za tym, w której to właśnie ta komórka gospodarza tak jakby chroniłaby ten organizm. Natomiast ten ten taki prekursor mitochondriów lub też plastydów dawałby korzyści w postaci np. dodatkowej energii lub też dodatkowych substancji odżywczych. No i argumenty, które świadczą za tą teorią, to jest no właśnie to posiadanie własnego DNA własnych rybosomów, rybosomów 70S, które są charakterystyczne dla komórek prokariotycznych, a nie eukariotycznych. Mają też one podobne rozmiary do komórek prokariotycznych. No i nowe mitochondria, czy też nowe Plastydy powstają tak samo jak nowe komórki prokariatyczne, czyli po prostu przez podział.